Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. A więc witam wszystkich. Teraz taki krótki odcinek na temat technikali w wędkarstwie naszym. Co i jak, jakie kamery, czym bym radził kamerować. A więc najpierw zacznijmy od tego, że nie radzę kupować aparatów ani kamer cyfrowych, czyli z takim czymś, gdzie tutaj nam tyle obiektyw się zasłania. Dlaczego? Dlatego, że obiektyw dotnie wody, to po wszystkim obiektyw dotnie naszego palca, po wszystkim zakurzy się obiektyw, też może być po wszystkim. Odradzam, to jest mój stary aparat, on podziałał rok, dostałem go na komunię, ale niechcący palcem dotknąłem tutaj w obiektyw, kiedy to było odsłonięte i szybko się zepsuło, więc nie radzę kupować cyfrówek żadnych. To jest taka największa wada tych cyfrówek. Dalej, druga kamera teraz fajna, mam sobie, kupiłem niedawno w okularach kamerka. Tutaj mamy te włączniki całe. Kamera ogólnie średniej jakości, mimo że kameruje w HD, no to obraz wraca, tak się strasznie trzęsie się obraz trochę i lata, więc nie jest też najlepszej jakości, ale ja je będę używał tylko i wyłącznie do nagrywania holów, do nagrywania holów ryb. Kamera się mieści w tym tutaj środku. Tu nagrywamy, nakładamy na oczy kamerę, jeśli chcemy nagrywać hol ryb, bo wiadomo, zwykła kamera jest ciężko nagrać hol ryb, bo pierwsze jest zacięcie, później holujemy, no i nie zawsze zdążymy włączyć kamerę. Więc kamera tylko i wyłącznie do holów ryb przydatna. Drugą z fajniejszych kamer jest Go Clever kamera. Tak, kosztowała 175 z przesyłku, jakby co. Go Clever 200 zł kamerka. Już jest fajniejsza od tych pozostałych, od pozostałego aparatu i o tej w okularach. Kamerę używam do ujęć pod wodą, czy ujęć na wędce, czy takich fajniejszych ujęć, bo do tej kamery dostajemy taki zestaw montażowy, do którego, dzięki któremu możemy przyczepić kamerę w różne miejsca. Kamera się wyjmuje, jest mała, też cyfrowa jest, ale ja jej nie używam. Czy nie, może nie jest taka cyfrowa, ale ja jej nie używam bez osłonki, zawsze u mnie w osłonce jest. Kamera ma dotykowy ekran. Tutaj ma kartę pamięci, ja mam 4 giga do niej karty pamięci. Kamera naprawdę fajna, w HD kameruje, taki obraz rybiego oka jest. Kamera mogę polecić, niedroga oczywiście jest. No i do ujęć podwodnych się nadaje, tu mamy, widzimy miejsce na statyw. Dalej kamera, która też fajnie mi się spisywała, ale mi się zepsuła już. Jest to kamera Medion. Filmy z 2012 roku były z tej kamery, no i do maja z 2013 roku byli z tej kamery filmy. Kamera miała jedną wadę, jeden minus, dokładnie taki, że słabo głos nagrywała. Jest to też kamera wodoodporna i przez to, że jest wodoodporna, słabo głos nagrywała, takie szelesty były słychać, jak się dotnie, czy lekko się machnie. Kamera ogólnie była fajna, bo kamerowała w Full HD 1920x1080. Miała też kamera latarkę, naprawdę, gdy kupujemy kamerę, też możemy zwrócić sobie taką uwagę, aby miała latarkę i dobry tryb nocny. Ta akurat kamera miała naprawdę dobry tryb nocny, bo przydatne nam jest to wtedy, kiedy kamerujemy w nocy. W nocy przydatna ta kamera była, no ale na razie widzimy, zepsuta jest. I tak to wygląda. Kamery kupujemy za takie pieniądze, jakie nas stać. Moje kamery co prawda nie są drogie, ale fajne, znaczy nie, fajne ogólnie dla mnie, to wiadomo, 200 zł niedroga do ujęć bardziej podwodnych. Ta była taka uniwersalna, za 450 używana. Ta do holowania ryb. Zaraz wam pokażę, która teraz kameruje, zaraz pokażę wam ogólną kamerę. Teraz widzicie obraz kamery Go Clever, taki obraz rybiego oka. A więc ja używam ogólnej kamery do ogólnego kamerowania Kodak, jest to Kodak ZI-7. Taka kamera, ja dałem za nią chyba 150 zł. Teraz widziałem na Allegro cały zestaw, do niej baterie ze wszystkim 200 zł. Tu używam baterii akumulatorków. Kamera jest fajna, bo może do niej podłożyć głośnik czy specjalny mikrofon. Takie się wysuwa, od razu pod komputer możemy podłączyć i się bawić. Kamera ma dobre, zapomniałem, co się funkcja nazywa, czyli taka, że z bliska fajnie się kameruje, z bliska. Przejrzyste menu, naprawdę kamera godna polecenia, mimo że nie droga, ale godna, na statyw, miejsce, co ją mamy.
Tu mamy statyw, jak widzimy. Statyw dałem 44 zł z przesyłką, ale brałem poprzedniemu przesyłkę, która kosztowała pół statywu. Kamera jest taka, świetnie nagrywa głos. No i ogólnie z tych wszystkich kamer najbardziej tą mogę polecić, bo ja ją używam do ogólnego kamerowania. Kamera niedługo będzie miała rok. Ta akurat wytrzymała rok i 3 miesiące chyba wytrzymała. Aparat wytrzymał też jakiś rok. A Go Clever, to co teraz kameruje, wytrzymuje no prawie rok, jeszcze, no prawie rok, 4 miesiące brakuje do roku równego. A więc teraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda, te trzy kamery w okularach Go Clever i Kodak ZI-6. Jak wyglądają normalnie na dworze, jak się nimi kameruje, jak obraz z nich wygląda. A więc tych kamer to jest chyba tyle, no kupujemy do takie mamy w dusze, jeśli nie chcemy wydawać za dużo, no to naprawdę możemy kupić takie kamery. Widzimy, jak ja używam Kodaka i Go Clever, czy samego Kodaka. I to chyba tyle w tym filmiku, zaraz zobaczycie test, jak to wszystko wygląda. To co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Wielkie dzięki za obejrzenie. I czekajcie na inne technikalia z wybkarstwa, a więc nara.